Jest upał, skwar. Na słońcu jesteśmy od zachodniej strony. Agnieszka poszła pływać na pontonie z dzieciakami, ale pewnie utknęła u znajomych, a ja wymyśliłem sobie osłonę, dzięki której nie wali we mnie słońce. I proszę bardzo, rozpięty tarp, całkiem sympatycznie, więc to jest nowe zastosowanie do tarpa. Jeżeli nie widzieliście filmu, to oczywiście możecie kliknąć kartę i obejrzeć film na temat tarpa. Był i dzisiaj wymyśliłem kompletnie nowe zastosowanie, bo zabrałem ze sobą tarp. Nie wiedziałem dlaczego, ale coś mi mówiło, że się przyda. Instynkt się odezwał. Nawet Bosik schował się i jest teraz po tej stronie reżyserii. Czy wiecie, co to jest? Być może wielu z was wie. To jest mata plażowa. I dzisiaj zademonstruję wam dwa zastosowania tej maty. Nie ma nic napisanego po polsku. Otwórzmy to i zobaczmy, czy to ma ręce i nogi. A przynajmniej cztery rogi. Ma karabinczyk. Koc plażowo-turystyczny. Moim zdaniem to jest ustrojstwo, które można rozłożyć, a na nie dopiero położyć koce, ręczniki i tym podobne rzeczy. 200 cm na 210 cm. W jednym końcu szare, a potem niebieskie. Rozkładamy, napinamy i odpoczywamy. A już za chwilkę drugie zastosowanie. Uwaga! I mamy dodatkową funkcję, czyli osłonę na popołudnie. Także można było sobie tutaj usiąść. Zaraz przestawię fotel. Posiedzieć i żeby nie waliło słońce, jak już się ma go dość. Wiecie, znowu leżałem na słońcu z jakieś półtorej godziny lekką ręką. No tu jest osłona od środka. Fotelik stoi i ja mogę wziąć się teraz za co? Mogę wziąć się za zjedzenie mojej zupki pomidorowej, będąc już w cieniu. Mam obiad. Jest dzisiaj upgrade. Upgrade naszego namiotu. Wersja już chyba trzecia. Tarp rozwieszony inaczej. Tutaj zwisa. Od zachodu nie wali słońce. Można zjeść sobie obiad. A z zewnątrz wygląda to tak. Coś czuję, że zawodowi bushcraftowcy będą się zaraz pieklili na to, co ja wyprawiam z tarpem. No ale to już jest ich problem, nie mój. Tu leży frytka i się opala zamiast jeść. I z drugiej strony jest tak samo. Z każdej strony uchwyciłem. Tu zawiązałem, tu przepuściłem. Jest na drugim końcu zawiązane. Tutaj jest w dół i naciągnięte. Jest całkiem sympatycznie. Taka dostawka, taki upgrade. 350 zł w Decathlonie. Boss wychodzi z budy swojej. Można było nabić ten słupek tutaj i trochę by zwisało, ale to nie ma najmniejszego sensu. Albo jeden właśnie tu na środku i by w tą stronę zwisało, ale mam dwa słupki, no to zrobiłem sobie taki baldachin. Pot się leje, a ja dziękuję wam, że byliście ze mną przy tym krótkim materiale. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. A na sam koniec polecam wam inne filmy z gadżetami turystycznymi. To jest jeden, tu jest drugi, tu jest najnowszy film i do zobaczenia następnym razem. Pa!